Gertruda z Helfty urodziła się 6 stycznia 1256 roku w pobliżu Eisleben w Turyngii. Wcześniej została sierotą. Gdy miała 5 lat, powierzono ją ówczesnym zwyczajem na wychowanie cysterką w Helfcie. Spędziła tam całe życie. Najpierw jako uczennica, zdobywając solidne wykształcenie humanistyczne i teologiczne, później jako mniszka. Poziom nauki w opactwie w Helfcie był bardzo wysoki. Opatką była wówczas Gertruda z Hackenborn, a mistrzynią nowicjatu rodzona siostra opatki, święta Mechtylda. Pod ich kierunkiem Gertruda uczyniła szybkie postępy na drodze do chrześcijańskiej doskonałości. Była wybitną uczennicą, interesowały ją szczególnie literatura i filozofia. Wkrótce nauka pochłonęła ją tak dalece, że prawie straciła z oczu Boga. Bóg jednak upomniał Gertrudę. Dzięki temu ta święta zakonnica zrozumiała, że nie można przedkładać idei nad rzeczywistość i czytania o miłosierdziu nad czynienie go. Gertruda jest jedną z największych mistyczek chrześcijaństwa. Jej widzenia zaczęły się w 26 roku życia. 27 stycznia 1281 roku przeżyła głębokie nawrócenie. Nie od grzechu do pobożności oczywiście, ale od pobożności do Boga żywego, określana jako mistyczne zaślubiny z boskim oblubieńcem. Rozpoczął się nowy etap jej życia. Otrzymała dar kontemplacji, charyzmat nadprzyrodzonych ekstaz i objawień oraz proroczych wizji. Jej zjednoczenie z Bogiem skupiło się na tajemnicy miłości serca Jezusowego. Swoje modlitwy i objawienia zapisała z polecenia Pana Jezusa w dziele objawienia. Z pochodzących stamtąd informacji wiemy, że w czasie jednego z objawień Bóg zapytał ją, czy pragnie zdrowia, czy cierpienia. Gertruda odpowiedziała: Wszechmogący Boże, proszę, daj mi to, co podoba się Tobie. Nie dbaj o moje pragnienia. Ja wierzę, że to, co od Ciebie otrzymam, będzie dla mnie najlepszym darem. Gertruda zaczęła smakować w kontemplacji i przeżyciach mistycznych. Zaczęła rozczytywać się w Piśmie Świętym, które dawało jej moc myśli i refleksji. Chętnie sięgała też po dzieła świętego Augustyna, świętego Grzegorza Wielkiego i świętego Bernarda. Pragnąc naśladować Chrystusa, zadawała sobie rozmaite pokuty i umartwienia, tak że prawie znalazła się nad grobem. Bóg nie szczędził jej dodatkowych cierpień, zarówno fizycznych, jak i duchowych, które nie opuszczały jej aż do śmierci. Gertruda umarła 13 lub 17 listopada 1302 roku. Jej relikwie zostały zniszczone w 1346. W swoich objawieniach występuje jako powiernica serca Jezusowego, które objawiało się jej w wielu formach i obrazach. Gertruda występuje tu jako osoba, przez którą Chrystus przemawia do poszczególnych dusz, do całych społeczności i do Kościoła. Dzieło wkrótce przetłumaczono na wszystkie europejskie języki i szybko rozpowszechniono. Ponadto święta Gertruda zostawiła jeszcze inne pisma, m.in. ćwiczenia duchowe, modlitwy oraz listy. Wszystkie dzieła pisane są po łacinie, która była wówczas w powszechnym użyciu. Święta je dyktowała. Jest patronką Indii Zachodnich, czyli Ameryki Południowej. Kult świętej na prośbę króla polskiego Augusta II Sasa rozciągnął się na cały Kościół. Módlmy się. Boże, Ty upodobałeś sobie przebywaniu w sercu świętej Gertrudy, dziewicy. Przez jej wstawiennictwo oświeć ciemności naszego serca, abyśmy z radością doświadczali, że jesteś w nas obecny i działasz. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.